No tak, kiedy jakby zaczynaliśmy naszą rozmowę i padła oferta właśnie objęcia funkcji menadżera, no to wiadomo, że troszeczkę gdzieś jakiś wielki znak zapytania w głowie się pojawił, bo przejąć jakby rolę menadżera po tak znakomitym trenerze jak Marek Cieślak i pracować w Falubazie, to no jest to na pewno duża nobilitacja dla mnie. No ale teraz już ten znak zapytania coraz mniejszy. Zdecydowałem się na podjęcie tego wyzwania i jestem bardzo zadowolony przede wszystkim z tego, jak przebiega obóz, jak zawodnicy angażują się w swoje zajęcia. Dają też ci bardziej doświadczeni, dają możliwość podglądania się młodszym zawodnikom, jak oni podchodzą do swoich obowiązków. Więc myślę, że naprawdę dużo pozytywnych rzeczy z tego obozu wyciągną i najmłodsi, i ja, a także ci zawodnicy, którzy tutaj po prostu no, muszą nadawać tempo. Nie, jeszcze jakby o pierwszym meczu nie myślimy. Na razie koncentruję się na obserwacji chłopaków, w jakiej są dyspozycji. Wiadomo, że niektórzy rozpoczęli przygotowania do nowego sezonu z kontuzjami właśnie z poprzednich sezonów, więc nie wszyscy są na równym poziomie przygotowania, ale myślę, że w momencie, kiedy będziemy już ścigać się na poważnie, czyli ten kwiecień, no to wszyscy będą dyspozycyjni i gotowi na walkę. Po prostu no, zmieni się troszeczkę wartość całej drużyny i będzie trzeba po prostu no, troszeczkę to poprzestawiać. Fajnie jest, kiedy ma się trzech zawodników, którzy robią dwucyfrówki, ale to też nie gwarantuje końcowego wyniku, więc myślę, że tu bardziej ta moc rażenia będzie na całym zespole. Przede wszystkim każdy z zawodników musi mieć założenia dla własnej osoby. Wiadomo, że ciężko jest osiągnąć wynik drużynowy, ale na pewno, jeżeli każdy indywidualnie będzie miał jakieś cele do zrealizowania i będą to cele, oczywiście każdy z nich ma indywidualne, ale jeżeli będą one te cele zahaczały o drużynę, to każdy z nich dołoży cegiełkę i myślę, że są to tacy zawodnicy, którzy nawet po nieudanym początku sezonu, czy jakiejś tam dziurze w trakcie sezonu, takie rzeczy ich nie będą załamywać i bardzo szybko z każdej opresji będą wychodzić. No, niestety takie są prawa ekstraligowe. Kluby nie mogą sobie pozwolić na ograniczenie kadry do 7 czy 8 zawodników. Musi ta druga linia być rozszerzona, bo jest to bardzo ważny punkt. Zawodów w sezonie mamy bardzo, bardzo wiele, więc czasami nawet dobrze przygotowany zawodnik gdzieś tam złapie dwutygodniowy słabszy okres i wtedy szybko wskakuje drugi kolega, który jest cały czas w takiej samej dyspozycji, no ale ma mniejsze tam możliwości startowania, ale jeżeli jest się cały czas w grze, to takie niedyspozycyjności jednego z zawodników będzie łatwiej nam po prostu zatuszować.